W jednym z swoich ostatnich wypowiedzi rzecznik praw pacjenta zwrócił uwagę na to, że najwięcej skarg, które wpływają do jej urzędu od pacjentów, to są skargi związane z brakiem dostępu do innowacyjnego leczenia, do nowoczesnego leczenia, no i też głównie od pacjentów onkologicznych. W czasie Szczytu Zdrowia w tym roku na jeden z paneli poświęconych jest temu tematowi. Gdzie są te największe bariery, gdzie są te największe absurdy, jeśli chodzi o dostęp do innowacji polskich pacjentów? Znaczy, ja myślę, że z punktu widzenia regulatora największym problemem są oczywiście koszty, tak? I to, czego obawia się minister zdrowia, to, czego obawia się Narodowy Fundusz Zdrowia, to są przede wszystkim kwestie związane z tym, że innowacyjne terapie po prostu kosztują. Natomiast bardzo istotne jest przypomnienie tego, jaka była idea wprowadzania ustawy refundacyjnej w roku 2012. Mianowicie artykuł 3 ustawy jasno i wyraźnie stanowi o tym, że nadwyżki, które powstaną w budżecie na refundację leków w wyniku oszczędności wynikających, czy to no przede wszystkim z obniżenia cen leków, będą kierowane na włączanie do refundacji innowacyjnych terapii. No i tutaj właśnie jest pies pogrzebany, dlatego że oczywiście jeżeli będziemy rozmawiać z ministerstwem, no to otrzymamy informację, że zostało wprowadzonych kilkadziesiąt cząsteczek od 2012 roku, które wcześniej nie były refundowane. I to oczywiście jest prawda, tylko że jeżeli zestawimy, jakie oszczędności przyniosła ustawa refundacyjna, a one dzisiaj są szacowane na kwotę blisko 4 miliardów złotych, z kosztami wprowadzenia tych nowych cząsteczek, a więc kosztami wprowadzenia innowacyjnych terapii, które są szacowane na około 0,5 miliarda złotych, no to widzimy dość istotną dysproporcję. I faktycznie jest tak, że jeżeli spojrzymy na dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych terapii, no to on jest wyraźnie gorszy, nie tylko jeżeli porównamy Polskę do krajów rozwiniętych, gdzie i nakłady na zdrowie są dużo większe, ale też same gospodarki takich państw jak Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii są dużo bogatsze niż Polska. Ale nawet jeżeli porównamy się z krajami sąsiednimi, tymi o bardzo podobnym poziomie wzrostu gospodarczego, o podobnym zasobie bogactwa, no to okazuje się, że Polska w dalszym ciągu leczy się w szarym końcu. My 2 miesiące temu opublikowaliśmy raport wykonany na zlecenie Fundacji Alivia, gdzie pokazujemy, jak to wygląda w przypadku leków onkologicznych. Zbadaliśmy 30 najczęściej stosowanych innowacyjnych leków onkologicznych, no i okazało się, że na 30 leków, które tych o największej sprzedaży, tych o największym wolumenie, w Polsce dostępnych jest 18, z czego tylko 2 bez ograniczeń, a 16 z zakresem zastosowań zdecydowanie węższym niż ten, który wynika. To jest tylko kwestia finansów? Znaczy, myślę, że jest to przede wszystkim kwestia finansów, ale też wydaje mi się, że nie powinniśmy patrzeć na to w sposób tylko i wyłącznie kasowy, czyli ile pieniędzy trzeba wydać. No, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Musimy pamiętać o tym, że włączanie innowacyjnych terapii, mimo tego, że może kosztować więcej, czy często kosztuje więcej niż terapie standardowe, te, które są używane, przynosi cały szereg dodatkowych korzyści, czy to związanych z szybszym powrotem pacjenta do pracy, czy to związanych z tym, że nie ponosimy innych kosztów związanych z opieką nad tym pacjentem, z jego absencją w pracy bądź niższą wydajnością pracy w czasie choroby, krótszą rehabilitacją itd. Więc to wszystko powinno być rozpatrywane łącznie. My mamy szereg przykładów w Polsce wyliczania tak zwanych kosztów pośrednich poszczególnych jednostek chorobowych, czyli pokazujemy nie tylko, ile kosztuje leczenie przy użyciu takiego czy innego leku, czy takiej czy innej terapii. No, na razie mamy do czynienia z sytuacją, w której Agencja Oceny Technologii Medycznych, badając technologie lekowe, opiniując technologie lekowe, bierze pod uwagę tylko i wyłącznie koszty bezpośrednie. Z jednej strony ciężko jest się temu dziwić, dlatego że przeprowadzenie takiej pełnej analizy kosztów pośrednich to jest dość pracochłonne i drogie zajęcie. Ale z drugiej strony no, jesteśmy w XXI wieku, więc wydawałoby się, że powinniśmy w końcu odejść od takiego silosowego myślenia i patrzeć tylko i wyłącznie na to, jaki wydatek wprowadzenie określonej technologii medycznej spowoduje dla budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też rozpatrywać to w szerszym kontekście, a więc wpływ na budżet
od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy czy zasiłki chorobowe będą musiały być wypłacane dłużej czy krócej, wpływ na gospodarkę w tym sensie, jaką ilość produkcji tracimy, a więc jaką ilość podatków, jaką część podatków tracimy w wyniku absencji chorobowych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że powoli jest czas na tym, żeby od dyskusji, bo ona się przecież toczy od dłuższego czasu, przejść do konkretnych rozwiązań. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie.